Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ja jestem Krupier i witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. Także kontynuujemy naszą dziką przygodę w dzikich podziemiach razem z naszymi dwoma dzikusami, czyli Jagarem oraz Syncom. Tak, jak dobrze pamiętacie. Okej, kontynuujemy. Także tak, zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu mamy Jagara, którym... Gdzie ja tutaj szedłem? Aha, szedłem tutaj do siedlisk i mamy Synkę, którą prawdopodobnie, tak jak już widzę po stanie wojsk, cofałem się do zamku, ponieważ eksplorowałem sobie tutaj tereny. Tutaj jeszcze chciałbym zająć ten zamek, ten Deep Shadow, abym miał troszeczkę więcej złota. I ten zamek bym sobie przy okazji zaliczył, bo tutaj mam też jakieś jednostki, z tego co pamiętam. Tak, tutaj mam złe oczy, które sobie chętnie wyrekrutuję, oraz miałbym tutaj jeszcze troglodytów. 1000 jeszcze tutaj punktów doświadczenia zyskam, jak wejdę do tego zamku w tym momencie. I zobaczmy, jak tam lochy. Okej, tu mamy... Może tak, wykupmy sobie, a później będę patrzył, co by tutaj wyrekrutować, wybudować. Dobra, już widzę, że mam 8000, także nie jest to za dużo. Ale najchętniej bym sobie tutaj teraz wykupił wir magii, co prawda... Ja tutaj z tego co pamiętam, to właśnie miałem kiepsko z maną, także i tak jest słabo. Że daruję sobie na razie ten wirmany, ale i tak coś zaraz wykupię, tylko mówię. Albo harpie gniazda, 1000 złota, dwie siareczki i tutaj dwa kryształeczki. I to mi tutaj, albo tutaj 5, ulepszony labirynt. 3000, 7, nie, wolę tutaj 1000. Wolę mieć po prostu pieniądze, wiecie co, na razie. Póki się jeszcze nie wydostałem na powierzchnię, ten swoich zaufanych doradców z nami, wieści nie są... Siła i wersja, to są wszystko. Katarzyna, córkę, dzieci, króla, Griffin Harta. Katarzyna dowodzi znaczymi siłami i zdążył się już umocnić na wybrzeżu. Jeśli się nie pośpieszy, może osiągnąć Stedwick przed nami. Nie no, damy radę, spokojnie. Katarzyna nie osiągnie Stedwick przed nami. Także damy radę, spoko. Poradzimy sobie i z tym problemem. Dobrze, także co? Rekrutujemy dalej, nie? Tylko tak, chimery, minotaury i zobaczcie, już mamy coraz mniej pieniędzy, obserwatorzy i wiecie co, na razie nawet z rekrutacją sobie poczekamy. Synka sobie oga... czerwony już tam śmigał. Synka wejdzie tylko do tego zameczku. Ja tego sobie tylko mówię, będę ulepszał budynki. Zanim dojdę do tego zamku, wezmę to całe wojsko. To jeszcze minie trochę czasu. Dobra, tu dajemy czas. Teraz tak, synka, boom, do zamku. Płatnerstwo, czemu by nie? I teraz tak, troglodyci, złe oczy, coś tu mogę jeszcze. Portal przyzywania, ewentualnie, żebym nie musiał dygać do siedlisk. Złe oczy, super, najbliżej. Dobra, 53-69, czyli nie jest źle. Dobra, teraz tak, musimy iść i tak tutaj dołem. W tym zamku w sumie też bym kupił ten portal przyzywania. Przyzywania. Więc tak, rekrutuj troglodyci. No dobra, no skoro już są. Okej, dobra, wychodzimy z zamku. Teraz tak, dajemy czas. Oj, Jaga, ale fail, jeszcze raz fail. Dobra, to może tak, z synką teraz do zamku już po... Nie, bo... Nie, no dobra, idziemy do zamku, bo tutaj już wzięliśmy jednostki. I zaraz będziemy wyruszali ludzie na powierzchnię. Tylko mówię, musimy sobie ogarnąć nieco jednostek, ponieważ już jesteśmy nieco słabi. Tu nie mam ulepszonych troglodytów. Czemu nie? Ale trudno. Dobra, ulepszamy. Czemu mi myszka przestała chodzić? Dobra, 1000 i teraz tak. Coś jeszcze przełożyć, kogoś tych możemy ulepszyć. 1500. Teraz tak, koniczynka. Dajemy czas i... Bierzemy się zaraz za walkę na górze. Czyli tak, koniczynka. Idziemy do góry. Aha, czekajcie, bo tu jest stąd, z tego zameczku, okej. Dobra, więc tak, jaką mamy walkę? Mamy szybką walkę, czyli spoko. Chatkę maga jeszcze sobie na szybko odwiedzimy. Teraz tak, tu jest jeden czerwony, drugi czerwony, trzeci czerwony. I tyle. Dobra, dajmy sobie teleport i jesteśmy u góry. Nie, no prawie, no jesteśmy na północy. Dobra, tu sobie do... No co jest? Czemu nie mam tutaj... O, no był. Dobra, kolumna złych oczu. Idziemy teraz tak, Jagarem idziemy do zamku. Teraz synka. Zobaczymy, co jest tutaj dalej. Pominąłem tutaj skrzynię. 1000 zł, ale ja tutaj nigdzie nie mogę iść. Czyli lipa. Czyli Lipton.
Musimy iść tutaj. Musimy iść teraz tak, słuchajcie, przez podziemia. Musimy dostać się tutaj, gdzie byliśmy, do tego krzyżowca. Czyli tak, jeszcze raz, synka, podziemia. Teraz tak, tutaj musimy się dostać jak najszybciej. Przy okazji sobie ten zamek w sumie ogarnę, a jak tu jestem, to i przy okazji... Dobra, już damy czas. Przy okazji, jak tu jestem, to jeszcze nieco wojska. Zobaczymy, jak tam Katarzyna stoi z wojskiem, ale wiecie, ja tutaj wolę być mocno zabezpieczony. Jeżeli chodzi o walkę tutaj z komputerem. Nie wiem, jak tam, co tam się u góry dzieje, ale wolę być naprawdę zabezpieczony. Dobra, brak miejsca w garnizonie? Czemu? Teraz? Czekaj, Minotaur Królewski, ja tu... Aha, bo to jest zwykły Minotaur. Okej, nie zauważyłem, Sorensen. Dobrze, teraz tak, ta droga będzie chyba najszybsza i teraz tak, tutaj nie odwiedziłem, to zaraz sobie to odwiedzę. Tym dżentelmenem na razie... Albo w sumie... Nie, tym będę... Uuu, a tu mnóstwo cyklopii! Ja pitole! Dobra, tym na razie się schowam, żeby mi tutaj kolejeczki nie blokował. 1000 punktów doświadczenia. Tutaj mamy co prawda kamulce ogarnięte, ale jeszcze spokojnie. Załatwimy to dosyć szybciej i pójdziemy po prostu na powierzchnię. Zobaczcie, tam są cyklopi, a to naprawdę nie jest za kolorowo, bo jeszcze gdzieś się niechcący wpitole i dopiero będą jaja. Dobra, mnóstwo krzyżowców sobie ogarniemy. 5 minotaurów, naprawdę? No to ładnie, tam minotaurum musiał pójść do przodu. To czarnoznawstwo tak mi kurde rozbolało. Co tu mamy? Kamienne gargulce, no to spoko, tarcza się przyda. 288. I teraz tak, aha, bo mamy tu 4, a to dają 3. No dobra, no już trudno. Dobra, zbieramy tutaj dalej kryształy. I mamy czerwonego, proszę państwa. Tylko że czerwony raczej ucieknie do zamku. O, tu już wyszedł następny. Ale spoko, tego ogarniemy sobie, myślę. Nawet na wolnej walce zobaczymy, co on tam hobie. Dobra, 31, 31, 33. Czytałem tutaj elfy, łucznicy i gryfy. No dobra, no to sobie to jakoś tak ogarniemy, myślę, że na szybko. Mantykora, czy przyspieszać? Myślę, że nie. Czekajcie, może precyzję tutaj w obserwatorów. Dobra, tutaj 33 to na strzała, myślę. O, nie, jednak nie. Ile ma? 1, 2, 2, 3, a ja mam 5, 8, 3, 1. Dobra, harpie to tak bardziej w środek. Minotaur może też tutaj w razie W. Jakaś mała obrona tutaj. Tu 31 od razu. I to będzie ładnie prosta strzała na gryfa. I jeszcze morale. Tutaj jeden już zjedzony. No ale dobra, spoko, tutaj idź pomóż, mantykorze. Dobra, będą mi teraz łupać. 13, no to wiecie co, może... nie mam... Słabo. No dobra, to dorzućmy może tutaj kamienną skórę, żeby już nie dziubali, bo szkoda mi tych mantykor. Teraz tak, tutaj 16 zbrojnych, elegancko. Ewentualnie jeszcze Minotaur może dokończyć dzieło. Harpy, o, prawie dokończył. Jeden Minotaur zmarł. Troglodyta myślę, że tutaj się zajmie. 6. Myślę, że dobra, że damy sobie tą szóstkę. Tutaj 2 myślę, że ogarnie. Nie ogarnie, ale znowu lepsze morale. I 14 ostatnich pikinierów, no to przez troglodytów zostały zjedzone. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Zaawansowana mądrość, czemu by nie? I zaawansowana Patrzcie, nie mogę się wysłowić. Mistrzowska mądrość. Czemu mi tutaj, kurde, myszka się tam co chwilę blokuje? Dobra, idźmy sobie może teraz na dół, zobaczymy co tam śmierdzi. Siemano, komputer. Komputer czerwony. Witam cię tutaj na moich terenach. Czemu ty idziesz zająć mi, kurde, zamek, jak ja to lubię, nie? Dobra, pierw zajmę zamek, żeby ci nie odwaliło. Dobra, cyk. Tu dajmy sobie już na szybko, bo widzieliście, co to była za walka. Dobra, jest alright. Teraz, dobra, możemy iść na dół. No, tego właśnie czerwonego, który tam próbuje mi uciec, ale coś mu się nie wyjdzie. Ktoś powie, krupier, czemu nie zbierasz tych wszystkich kopalni? Spokojnie, te wszystkie kopalnie zostaną przeze mnie, może nie wszystkie zajęte, ale pod koniec, już po nagraniu, pozbieram sobie wszystkie oczywiście elementy, które dodadzą. O, tu sobie jeszcze bym przyłączył, o, to zajebiście. Pozbieram sobie wszystkie takie możliwe tutaj szkoły, wiecie, te kamienne jakieś wieże. Także nie bójcie się, wszystko będzie ładnie przeze mnie pozbierane. No to chociaż ten fort niech będzie.
Co prawda nikogo nie ma, ale zaraz tutaj kogoś dokupię. Chociaż, nie wiem, tak dla jaj, żeby po prostu był. Dobra. Żeby, wiecie, jakiś zwykły mi, no teraz, jakiś zwykły mi tutaj przyleciał jednak. No ale dobra, ogarniemy to. Dobra, i teraz tak, tutaj w sumie też nic nie mamy. Znaczy, byśmy mogli tam wykupić, no ale szkoda. Jakieś kilka czarów, targowisko, wóz z amunicją, o, możemy sobie ewentualnie wóz z amunicją. No i dobra, to by było z tej strony wszystko. Tarcza krasnoludzka to nam się raczej nie przyda. Wracamy tam na, do centrum. Tam do na centrum. Wracamy do centrum. Po nas zamek, tutaj Serena. Jakieś malutkie wojsko, także też myślę, że na szybko to ładnie ogarniemy. Widzicie, bezstratnie. Mistrzowskie płatnerstwo. I idziemy do góry. Podziubiemy sobie właśnie teraz tego komputerka, który tam śmiga. W ogóle co tak czerwono jest tam u góry? Aha, bo tutaj tak fajnie są ułożone te siedliska łuczników. O, drewienko ci zabiorę, czemu by nie? Bo mogę. O, widzę, że czerwony tutaj już ucieka. Plus jeden do obrony. Dobra, dajmy czas. Ja nie przyjąłem do tego zamku? No trudno. Dobra, tutaj też oczywiście na szybciora. 4-3, a no wiadomo, no zamek. Dobra, tutaj myślę, żebym sobie kogoś już zostawił, ponieważ jak mi ktoś już tutaj wbije, no to mogę mieć problemy za chwilę. W sensie takim, że będę latał po mapie jak taki idiota, no ale spoko, myślę, że to sobie teraz ogarniemy. Dobra, już tutaj jeden będzie siedział w zamku. No i teraz po tego, kurde, cioła idziemy. Dobra, tędy myślę, że chyba przejdziemy. Jeżeli nie, no to trudno. Zobaczcie, i teraz będę się z nim bawił, kuźwa, w kotka i myszkę, nie? On pójdzie na dół, se zająć zamek, a nie, jednak wrócił. Będzie bronił, nie wiem czym, ale będzie bronił. Dobra, dorzućmy stajnie. Wbita szybko na zamek. O, Sylwia pokonana. Jedna tylko meduza stracona. No, niech będzie już ta podstawowa, albo magia ziemi, to już wolę w to łucznictwo zainwestować, no bo kurde, już w tą magię nie będę, nie ma co inwestować, no bo kurczę, płatnerstwo, dowodzenie, nie, to w ogóle nie ma sensu. Dobra, golemy, co by... I czemu ten kabel mi tak ciągle ucieka? Żelazne golemy chcą się przyłączyć, nie, ale chętnie was zaatakuję, żeby zyskać nieco punktów doświadczenia, których oczywiście już nie mogę więcej zdobyć. Tak jakby kto pytał. Plus jeden do ataku. Dobra, idziemy do góry, mam nadzieję, że ten komputer już się nie będzie ruszał, mam taką cichą nadzieję. Chcę się przyłączyć, tak kurde, czemu by nie? Dobra, oczywiście nie mogę już więcej, także damy sobie luz. Grupa Archanioły, ogarnąłbym, ale nie chcę na razie. O, mam nadzieję, że się przyłączycie. Nie, jednak nie. No to spadajcie. Jak nie chcecie się przyłączyć, no to spadła. Kurde, tu są cyklopy, nie chcę z nimi na razie walczyć. O, tu mamy studzienkę, to sobie chętnie z jej skorzystam. I wylazł mi komputer niespodziewanie z tej tutaj strony. Ale dobrze, to bardzo dobrze, ponieważ zdradził mi swoje niefortunne położenie. I nie zajął mi zamku, o dziwo. O dziwo nie zajął mi zamku, ale to nie zmienia faktu, że sobie z nim nie poradzę. Dlaczegoż to sobie nie poradzę? A dlategoż to, że ma troszeczkę chyba więcej wojska, a ja tym nie ogarnę. Chyba, żebym kupił dwóch bohaterków, takich oto, o. I może tak bym to ogarnął. Czekajcie, jeden, dwa, do obrony, ojej, już wolę tego tutaj. To tak, cztery tutaj. I teraz tak, rozdzielamy, żeby jak najdłużej przeżyć po prostu. Co prawda jest tutaj fort tylko, no ale wiecie, im dłużej przeżyjemy, tym lepiej dla nas. Dobra, myślę, że coś takiego. Wiesz co, ja zrobię taką głupią taktykę, którą kiedyś wykorzystywałem. Magiczną strzałę. Wiecie, o co chodzi. Dobra, zrobimy coś takiego. Że ma centaury, kurde. Lipsztyk będzie. O. Zapomniałem. Centaury, pierwszy ruch. Dobra. No to trudno. Ogarniemy sobie jakoś to tak. Czy tak mi się wydaje, że mi się uda, no jak wiecie, zlikwiduję. No właśnie, tutaj na forcie mam tylko jedną wieżyczkę. Ale mam nadzieję, że jak mam tyle tutaj jednostek, to sobie poradzimy. Dwa razy mogę rzucić magiczną strzałę i dorzucimy sobie. Centaury szybko raczej padną, pikinierzy mają chyba więcej obronie. 5 na 6, centaury 3-1, tak jak myślałem. Pikinierzy mają więcej w obronie, także myślę, że tutaj skupimy się na pikinierach, jeżeli chodzi o magiczną strzałę. Tu wszystkim dajemy oczywiście obronę. I będziemy tylko czekać, aż przyjdzie. Znaczy, aż w sumie wieżyczka zabije to wszystko. No, dajemy sobie wszędzie obronę.
stara, dobra, klasyczna metoda, która czasami działa, czasami nie działa. Dobra, harpią możemy sobie zaatakować. Bo spowolił mi szkieleta. O kurde, teraz się będzie działo. Dobrze, ja już nie mam many. O, co ja zrobiłem? Sorry, niechcący. Tą dwójeczką sobie tu przyblokuję te centaury, które zaraz tutaj przyjdą. O, szkieletem też tutaj możemy. I ożywieńcem też bym przyblokował tą dziurę, która tutaj powstała. Dobra, jest, jest alright. Dobra, harpią możemy sobie tutaj dziubnąć jeszcze tego pikniera. O kurde, to już naprawdę komputer nie miał nikogo, nie miał nikogo spowolnić, nie? Bez kitu. Dobra, tu dajemy oczywiście obronę, tą dwójeczką staniemy sobie tutaj. Niech biją centaury ile, ile tam tylko mogą. Zaraz czeka kolejna niespodzianka, ożywieniec. Spowolniony ożywieniec, jakby kto pytał. Jeszcze spowolniony szkielet. Dobra, dajemy wszędzie tutaj obronę. O, ewentualnie ma komputer drugą dziurę. Ja, spowolni mi jeszcze harpie, pewnie. Ile tam 9 zostało, także damy radę. No, centauru, masz teraz duże pole do popisu. Czy będziesz walczył z ożywieńcem, czy skorzystasz może z innej dziurki? Masz do wyboru dziurkę numer 1, dziurkę numer 2 lub dziurkę numer 3, ale oczywiście zwycięstwo. To jest taka mała, głupia taktyka na właśnie takie... takiego komputerka, że w sumie nic nie robicie, a i tak wygracie, a gdyby to było na szybkiej walce, to raczej wątpię, żebyście cokolwiek osiągnęli. Dobra, przełączmy się znowu na szybką walkę. Skorzystajmy sobie z dobroci, a już byłem, chciałem powiedzieć, z dobroci natury, że plus 1 do ataku mieliśmy. Dobra, dajmy sobie czas, tam jest ten cały czas bastion. Dobra, i przejdźmy sobie po prostu tutaj na dół. Co my tu mamy? Do wiedzy, plus 1, w końcu plus 1 do wiedzy. Dajemy czas. Kurde, ten komputer zaraz mi tu przyjdzie, ale on tutaj nie ma żadnego zamku. Jak mi się wydaje. Czy powinien mieć? A może nie ma? A może gdzieś ma, tylko ja nie wiem, mnóstwo demony. No nie chcę z nimi walczyć. Kurde, nie ma tu żadnego zamku? Naprawdę? To skąd mi tu wylazł? Ewentualnie stąd jeszcze, ale wątpię. Tu i tu na pewno, no tu jest, no. Aż się prosi tutaj, no tu jest zamek na bank. Dobra. Uuu, zlikwidował cyklopów. No proszę. Tam na pewno jest cokolwiek. O, ten pożyczę po wojsko. Ten tutaj śmiga. Okej, okay, czyli wbijamy się tutaj. Tu jest na pewno jakaś cytadela czy coś. Nie no, na pewno zamek będzie, no bo tu jest raczej... Nie wiem z której strony, czy bardziej... Dobra, stawiam na dół. Uwaga. Nie ma. Czyli u góry. Albo w ogóle nie będzie zamku, bo już tak, tak to by był. Nie ma w ogóle zamku. Taki troll, jakby kto pytał. Dobra, tutaj dwóch wylazło. Myślę, że mi da, uciekną, ale nie uciekną. Dobra, więc teraz tak. Co ty tutaj masz, kolego? Tutaj nie masz nic i ty w sumie też nie masz nic, ale w tym zamku już też nie ma nic, jakby kto pytał. Wieża ucznica. Łucznicza. Tutaj mogłem wyrekrutować pikinierów, też jestem dobry. No ale nie wiedziałem. No, komputer mnie rozwalił. Rozwalił mnie dlatego, że nie dałem szybkiej walki. Ale spoko, damy radę szybko odbić ten zameczek. Nie, przepraszam, komputer mnie zabił, bo nie dałem wolnej walki oczywiście. Zła gra słów. I dobra. Idziemy po czerwonego. Dobra. Czerwony jest tutaj. Tyris, ale myślę, że wiecie co, jak zrobimy taki myk, że polecimy mu zamek odebrać, to on sam do nas przyjdzie. Sama, w zasadzie, o właśnie. Niby, że idziemy zamek odebrać, a tu bum się maneczko, cofamy się i zabijamy. Ołki do łuki. Dobra, lecimy do góry, dajmy czas. A ten tak już myślałem, że tak pewnie podchodzi. No to też jakieś śmieci, które kurde, no, tam jedną harpę tracę przy ich tam całej armii. Dobra, idziemy tutaj do góry. O, cofaj się, cofaj, bo ja już tutaj idę do ciebie, kochany. Dobra, ciebie tutaj już nie ma. Ty byłeś już tam tylko przeszłością. I wiecie co, tak mi się wydaje tylko, że gdzieś tutaj będzie koniec, także... Kampania 4
zapisujemy grę i teraz uwaga. Prawdopodobnie jeżeli zajmę teraz ten zamek i wygrywam, no to zobaczycie mnie już w następnej po prostu kampanii, kiedy ja już to wszystko zbiorę, także nie zdziwcie się, że synka będzie troszeczkę mocniejsza, jeżeli chodzi o atrybuty. Jeżeli, nie? Tak tylko nadmienię. Dobra, tutaj jest jak widzicie mało. I uwaga, uwaga. Czerwony przegrywa, a ja tym samym odnoszę zwycięstwo. Także jak już mówiłem, jeżeli zobaczycie, że synka ma podwyższone atrybuty, to wiecie dlaczego, ponieważ zwiedzałem mapę i po prostu... No więcej atrybutów dostała przez szkoły i inne tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja jestem Krupier i zapraszam już do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. Także trzymajcie się i zostawcie coś na dole, jakiegoś lajka, komentarz i subskrypcję na dole. Koniecznie należy go trzymać się. Cześć!